Dobra, hamujemy 828. 828 z Luksemburga. Wcześniej, jak jeszcze był przed wyłączeniem AdBlue, dymił jak diabli, bo jak łapał obciążenie, to dotryskiwał AdBlue, a teraz jest czyściutko. Trochę wypala się jeszcze, czym to świeżo składamy. Ile teraz wydmuchał? 250. W Luksemburgu nie opłacało się jego naprawiać, a opłacało się przewieźć do Polski i tutaj naprawić, dokonać pewnych modyfikacji, żeby w ogóle dało się tym później pracować. Co, jeszcze hamujemy go? Czy wystarczy? Nie, chyba nie ma. Chyba wystarczy. Nie ma co, nie? Co, nie da rady więcej? To na tu zrobić tak jak tutaj. Nie, już ten. Jest dobrze. No bym tam na pedale szybkę pod tam regulował. Ale nie, to jest niegrzebane, nie? Także. No. Nie, bo co tu więcej? To nic więcej mnie nie wy... Znaczy, nie, no można, jeszcze można po prostu by pociągnąć, ale nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie? To już jest. Też mi się wydaje, że to bez sensu. Chyba, że no wiesz, tylko na pokaz, nie? To tylko tyle. Może jakieś, nie? Ale... No. 320 z tamtego zrobiłem, tak około, nie? Bo tak nie był hamowany, ale tak według ten. Według... tak powiedział moda, tak? No. No, to około było. Dowierzajmy 60 teraz chybujemy. Dobra, a krafty ile wymuchały z siebie? No. Różne. 44, 60. Coś takiego, tak? To 60 koni, to już nie dobrze. Nieoficjalnie, bo tak to mówię, bo mogę to mówić. No, zaraz jest oficjalnie, zaraz. No. Słabo widać.
Także dzisiaj jesteśmy w Zwoleniu, a dokładnie w Woli Pociarkowej, mieliście krótki pokaz polskich maszyn i gwóźdź programu 828 Profi Plus. 6000 godzin w Luksemburgu zjedli ten traktor. Dostał teraz nowe życie. EGR też został wyłączony. Nie? Dobra. Tyle wszystkiego. Pozdrawiamy dzisiaj z okolic Zwolenia. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdro. Cześć.